Hiya Sharks! Konto czy konto? Nieprawdopodobne. Moi drodzy, witam Was serdecznie. 27 sierpnia. English Mental. Będzie mocno, będzie grubo, ale przede wszystkim będzie rozwojowo. Ciemno, bo pada. Jestem w Kątach Wrocławskich, w parku. Właśnie jeżdżę, kończę sobie jeżdżonko na rowerze i mam taki mały flow. Słuchajcie, ostatnio, tak szybciutko Wam powiem, bo chodzi o językowy rozwój, żebyście nie bali się popełniać błędów. Za chwilkę będą szczegóły. Trzy punkty. Konto czy konto? Później będę mówił o angielskim the, a, czy może nic? Chodzi o te wszystkie, wiecie, the Polish weather, czy Polish weather, językowo powiem, a skończę z Kylem Walkerem z Manchesteru City, jeżeli chodzi o mentalność w kontekście popełniania błędów. Słuchajcie, ostatnio miałem taki projekt, oczywiście bez nazwisk, bo nie chodzi o to, pracowałem z pewnym młodym człowiekiem, wysłałem mu pewien materiał, taki rozwojowy, i on, poprosiłem go taki feedback, i zrobiłem literówkę w tym materiale, że napisałem zamiast count przez on, to napisałem ky, ony, ty. Wiecie, jak to jest teraz, te wszystkie WhatsAppy, Gmaile i inne sprawy. Generalnie, że tam zmieniają te litery. Wiadomo, literówka się może gdzieś tam znaleźć i tak dalej. Natomiast chodzi mi o to, że ja mam hopla na punkcie języka polskiego. Bardzo zwracam uwagę na to, że jest on, en i tak dalej. Tak jestem nauczony. Natomiast my jesteśmy w takiej kulturze wychowani, że jest jakiś fajny, rozwojowy tekst i zamiast patrzeć się na przekaz, to my szukamy błędów. My szukamy błędów. I jakby to, czy ja napisałem konto czy kont czy kont oczywiście, jakby to miało jakieś wielkie znaczenie. I to jest właśnie polska kultura rozwojowa oparta na szukaniu błędów. Żeby tylko komuś dopierdzielić, żeby go zblokować. I później ludzie mają językowe blokady. A zatem, moi drodzy, oczywiście dbajcie o język polski, bo to jest piękny, wspaniały język z wielką tradycją. Natomiast jak zrobicie jakiś błąd jeden, tak jak ja zrobiłem ten błąd, to nie może obniżać waszej wartości. No tak właśnie jest. Na Facebooku, czy na jakichś innych Twitterach, Instagramach robicie post, jest jakiś błąd, jest fajny post, jest fajne rozwojowe przesłanie, natomiast ktoś wam napisze, ty, a ty jesteś placek, bo ty napisałeś tak czy tak. No jej, no to jest nieprawdopodobne. To jest właśnie coś, czego ja nie lubię i właśnie buduję wartość moich podopiecznych na tym, żeby wierzyli w siebie i mieli świadomość, że rozwój polega na popełnianiu błędów. It's not possible to make progress without making mistakes. Nie ma możliwości robienia postępu bez popełniania błędów. To jest numer jeden. I teraz dzisiaj przed chwilką wrzuciłem na swojego Facebooka na relacje takie, bo właśnie wracałem i pada deszcz w kapturze i napisałem I love Polish weather. Enjoy the rain. Wiecie, jak to jest? Ci z Was, którzy troszkę liznęli języka angielskiego, ja skończyłem studia, w ogóle 5 lat, mam wszystkie te certyfikaty, może nie certyfikaty, bo jestem po filologii angielskiej i tak dalej, czyli mogę nauczyć angielskiego w szkołach i tak dalej. Swoją drogą, czy Wy wiecie, że ja zrezygnowałem z pracy w szkole po 7 latach na miesiąc przed mianowaniem, czyli teoretycznie miałem mieć już awans zawodowy, ale powiedziałem, nie, ej, come on, I'm sick and tired of that. Ja już miałem dość tego, ale nie chodzi o krytykę, bo to nie chodzi o nauczycieli. Nauczyciele są wspaniali, natomiast system jest słaby. No i wracając do tego tematu. I love Polish weather, czy I love the Polish weather? Wiecie, wiele osób, które się troszkę uczy angielskiego, ma problem. Czy ma być to a, I'm a teacher, czy I'm the teacher, czy I'm teacher, bez niczego. Oczywiście mówimy I'm a teacher, I'm a coach. Natomiast I love Polish weather, czy I love the Polish weather? Jakby to miało jakiekolwiek, nie wiem, znaczenie. Słuchajcie, ostatnio, dzisiaj to jest niedziela, ja to pokażę moim podopiecznym. Bruno Fernandes. Milioner, gość, który robi to, co kocha. Zawodnik Manchesteru United. Wczoraj udzielił wywiadu, mówiąc we are capable to win matches. Capable to. Teoretycznie powinien powiedzieć we are capable of winning matches. Później powiedział we must be consistent on our performances. Powinien powiedzieć tak dokładnie, wypieszczona gramatyka, we are consistent in our performances. Czyli powiedział z błędami, ale wszyscy go rozumieją. Posłuchajcie sobie Ronaldo, posłuchajcie sobie wielu, nawet Haalanda, który mówi dobrym angielskim, ale jednak gdzieś tam jakieś czasem błędy robi. No właśnie to jest to. Ich to, you know, they don't give it a fuck. Powiedziałem grubo, ale chodzi o to, że oni o to nie dbają. Oni chcą być komunikatywni. I ja też prowadzę moich podopiecznych. Chcemy być poprawni, chcemy być gramatyczni, ale przede wszystkim chcemy być komunikatywni. Nie ma możliwości uczenia się angielskiego bez powiedzenia błędów. I dochodzi do ciekawej sytuacji, że Bruno Fernandes, gość, który robi to, co kocha, zarabia miliony funtów i bez problemu udziela wywiadu po angielsku. A za chwilę ktoś tam jakiś, z całym szacunkiem, żeby nie było, że ja krytykuję nauczycieli, ale jakiś nauczyciel zarabiający, no, nieduże pieniążki, no bo tak w polskich szkołach jest generalnie, napisze mu, ty, ale to powinno być consistent, capable of. Albo consistent in, popełniłeś błąd. Czujecie moje przesłanie? To jest chore.
My mamy być komunikatywni. Nauka języka angielskiego polega na tym, żeby mówić i słuchać, dogadywać się. Krok po kroku eliminujemy błędy. Ale nie ma możliwości. Nawet ja czasem robię błędy, czy to w polskim, czy w angielskim. Jestem językowym szarkiem, rekinem, ale nawet ja czasem robię błędy. Nie bójcie się tego. Czyli dwa punkty, bo zaraz zmierzam do ostatniego. Taki English mental. Może to na koniec miesiąca będę nagrywał. Dajcie znać, czy wam się podoba w komentarzach albo... No w komentarzach na YouTubie, czy na moim Facebooku, czy na Twitterze. Może Twittera odpali mnie, nie wiem, tak myślę, ale boję się tego. Dobra, nieważne. Boję się tego, bo już nie mam czasu na takie rzeczy. Słuchajcie, i trzeci punkt, który chciałem wam powiedzieć, to jest Kyle Walker, zawodnik Manchesteru City. Właśnie oglądałem skrót meczu Manchester City-Sheffield United. I w tym skrócie meczu Kyle Walker popełnił duży błąd. Przy drugim golu, przy pierwszym golu dla Sheffield United, w ogóle taki mecz box to box, przy pierwszym golu dla Sheffield United na 1-1 popełnił błąd i widać było taką jego złość. Popełnił błąd, Sheffield strzelił gola na 1-1 i chodzi mi o jego reakcję. Zobaczcie, co on zrobił po tym golu. Zaczął kopać w bandę, taka złość, a taka pozytywna złość i bodajże kilka minut później wziął udział na takiej agresji w akcji na 2-1 dla Manchester City. Ale widać było to podejście mentalne. On po popełnieniu tego błędu nie był stłamszony mentalnie, tylko on był mentalnie pobudzony. On nie jest wychowany na kulturze tego, popełniam błąd, zamykam drzwi, w ogóle wchodzę pod kołdrę, nie ma mnie, świat mnie nie będzie widział. Tylko on, tak jakby go to pobudziło, powiedział sobie pewnie, nie wiem, wyciągam wnioski, jadę, mam jeszcze 5 minut, naprawię ten błąd. No niesamowite przesłanie rozwojowe. Popatrzcie, jak jest u nas. Popełniamy błędy i nas kopią. W szkole minus, jedynka, jesteśmy niedowartościowani. Później wiele osób do mnie, no ja się mogę powiedzieć, że się cieszę, bo z tego powodu mam dużo podopiecznych, których odblokowuję mentalnie, bo oni wiedzą, że u mnie można popełniać błędy. Jedno z moich przesłań. It's impossible to make progress without making mistakes. Powtórzyłem to po raz kolejny. Nie ma możliwości rozwoju bez popełniania błędów. I ten Kyle Walker w tym meczu box to box swoją drogą Sheffield United Manchester City. Słuchajcie, to jest niesamowite. Piłka angielska, Bournemouth, 109 funtów wydanych na transfery. No tam nawet taki Sheffield United na Bramall Lane walczy fajnie box to box, czyli od pola karnego do pola karnego z dużą intensywnością with high intensity przeciwko City. I ten Kyle Walker jest takim w dzisiejszym tym ponurym dniu takie English weather, a może the English weather, czy English weather. Niesamowite. Nieprawdopodobne. I on jest właśnie takim przesłaniem. Jak macie podchodzić do błędów? Popełniacie błędy, oczywiście nie olewajcie tych błędów, wyciągajcie z nich wnioski, ale nie dajcie sobie wmówić, że poprzez popełnianie jakiegoś błędu, czy jako piłkarze, sędziowie, nauczyciele, rodzice, nie wiem, wasza wartość spadnie, będziecie, nie wiem, smutni przez kolejne 3 dni. To jest chore, to jest chore. Nie ma możliwości rozwoju bez popełniania błędów. Reasumując, kąt czy kąt? Druga rzecz, a może finalna, z Kylem Walkerem. No i w środku, patrzcie, już ma taki flow, zagubiłem się, o czym ja w ogóle mówiłem do was dzisiaj, także te trzy punkty, ale ten Kyle Walker jest takim jakby taką wisienką na torcie, the icing on the cake. Nie bójcie się rozwijać, pamiętajcie, że błędy są częścią rozwoju i to jest właśnie English mental. No tak, mówiłem, czy jest Polish weather, czy the Polish weather. Jakie to ma znaczenie? It doesn't matter, to nie ma znaczenia. Popatrzcie, jak to jest pięknie. Ja nie lubię deszczu, nie lubię takiej pogody. Ale miło mi się to nagrywało. Mam nadzieję, że to przesłanko trafi do przynajmniej jakiejś części z was i nie będziecie się bać rozwijać. Pamiętajcie, rozwój bez błędów nie istnieje, tylko wyciągajcie z nich wnioski. Kyle Walker idealnie to pokazał. Zobaczcie sobie skrót meczu. Dzisiaj jest 27 sierpnia. Manchester City, Sheffield United, Manchester City. Zobaczcie na reakcję Kyle'a Walkera i tak samo podchodźcie do błędów. Zamiast płakać, zamykać się, nie wiem, unikać świata, po prostu bierzcie to na klatę, take responsibility i jedźcie do przodu. Trzymajcie się, hej!